Witam serdecznie. Z tej strony Marek z kanału MTBike Przekolno. Dzisiaj zrobimy sobie jakieś 50-40, no już trochę przejechałem, ale musiałem zresetować licznik, więc mamy ponad 40, chyba 7 kilometrów do Dolice. Jedziemy do dworku, w stronę dworka tam odwiedzić. Przy okazji sobie już powoli treningi robić, do ultramaratonu szykować się na wytrzymałość, na dalsze długości. Mamy trochę mroźno, jest, a zero chmurek, pogoda się zrobiła, jednak moja aplikacja mnie nie okłamała. Z początku rano było pochmurnie, tam pruszyło troszkę, ale to takie coś przeszło w ciągu chyba 2 godzin, jak pamiętam. No, więc będziemy trochę materiału nagrywać. Będę trochę mówił. Możliwe, że będę trochę krzyczał, bo mam słuchawki. Tam cichutko muzyczkę słucham sobie. Słucham. Żeby trochę się raźniej jechało. Ale też nie za głośno, żebym słyszał otoczenie samochodu. Chociaż te słuchawki są tak dosuwane, że wszystko słyszę, co się za mną w miarę dzieje. Więc nie powinno być tak źle. Super, naprawdę. Czuć ten chłód, ale czekałem długo na tę pogodę. Jedzonko mamy, piciu mamy. Jest dobrze. O, zobaczcie, jastrząb był ze zdobyczą. Nie wiem, czy było widać na kamerce. Materiał nagrywa się, nagrywa. Dobrze. Objeżdżamy Pełczyca i jedziemy na ścieżkę. Jest dopiero po 12. Zejście z kursu chyba pokazuje mi, ale dlatego, że zapisałem sobie, że ma z innej strony im pokazywać. O, już mostek naprawili moje, zrobili. Później go nie było jeszcze. Super. Pokazuje mi drogą, bo już nie będę drogą jechał. I wgrywam tą trasę, ale ty, biały jeleń. Patrzcie się na to. Żywy? Czy to jest sztuczny? Biały! Jo! Ale piękny! Mam nadzieję, że to się nagrało! Jo! Ale miałem w trafa! Ale to wysoka niespodzianka, no! Thank you.
ale ta wilgoć przez te dni odparuje. Chyba, że znowu napada śniegu albo deszcz będzie. W nocy będzie wszystko marzło, a w dzień będzie wszystko się znowu rozmrażać. I tak kółko. Coś przede mną stało dużego. Widziałem, ale nie wiem co. Chociaż widzę coś po brzegach. Aha, dobra, sarnie. To spory statka. Jest ich brud normalnie. O, właśnie jedna szybka. Pamiętam, że tu kiedyś jechałem. Jestem pod słońce. Dobra, spotkamy się później. Trochę oszczędzać też baterii. Dojeżdżam do Puszkowo. I się kierujemy na prawo. O, piasek szczęśliwy. Uciekaj. Pip. No, odejdź. Piasek. Prowadzi. Jest jakaś droga? Wybrałem te najbliższe tereny, najszybsze. Na to mnie prowadzi przez duszki polne. Trochę się pobrudzimy. Fajna. Trochę. W lewo. Ale tu się zatrzymamy. Zobaczcie, jakie wysypisko śmieci. Ptactwa widzę pełno różnojakiego. Ale śmieci też jest. Szkoda słuchno. Dobra, bułeczkę wanniemy, wanniemy, zjemy, będziemy jechać dalej. Dobra, no to trzeba się posilić energii trochę. Mam bułeczkę z serkiem, ciemną, ziarnę ze słonecznikiem i... Siemienian? To wygląda jakby siemienian. Coś chudry. Naprawdę. Ja nie rozumiem tych ludzi. Oni chyba oszczędzają, bo jak, żeby jak najmniej śmieci mieć u siebie. No, to smacznego. Na razie powiem wam, że testuję też uchwyt, zapięcie od Garmina, no i uchwyt na gumki od Garmina pod telefon. Wcześniej miałem taką inną, zaciskową, no fajnie, z
solidnie trzymało telefon, ale dużo miejsca zajmowało i też nie jest to szybna. A tu jakoś trzyma w trzęsie, zatem na razie nie wypadł. Po tych błotkach, ale nawet czyściutno. Nie robię reklamy, ale Momun wpisuje się świetnie. Na zimowe warunki, no chodź na każde warunki, dobrze się spisuje. Smaruję go teraz, smarowałem go co 30-40 km, ale to było zbyt dużo i często nakładałem i niepotrzebnie, bo zauważyłem, że nawet po 60 jeszcze ten wosk się trzyma. Nawet więcej. Ale też będę chciał kupić sobie czerwonego finish line'a. To już olej, czy oliwka, nie pamiętam teraz, wymieszane. On też jest bardzo dobry, nie brudzi. Tylko że jego jakieś daleko jedziemy, możemy od razu go smarować, wycieramy, jedziemy, tak? Tutaj niestety na mamunie musimy nałożyć też go, ale on najlepiej działa, ma swoje właściwości od czekania najlepiej kilku godzin. A jeszcze lepiej działa, jak dzień wcześniej go smarujemy, gdzieś nawet. Dlatego będę korzystał tak i tak. Namieszałem kiedyś nimi, między nimi, i nie działo, nie przeszkadzało jeden drugiemu. Nawet teraz wymieszałem końcówkę, jak miałem. Obydwa wymieszali, też działało, ale to na pewno by ktoś nie polecił, dlaczego olej, oliwę czy olej mieszam z mleczkiem, tak? Ale to tylko było, chciałem sprawdzić, czy to coś będzie działać. Działało. Tylko dziwnie to brzydko wyglądało, jak jakiś zawsze im paf. No ale jak będę gdzieś w teren daleki jechał, żeby poszedł smarowania, gdzieś pobrudzę, bo no, to najlepiej by było finish line'em. A mamun mówię, używać je, jeśli gdzieś tam przez jakiś czas dłuższy będzie się miał. To zależy już od was. Nie? Ja mówię, te dwa są dla mnie najlepsze. Chyba że sporo testowałem różnych, ale brudziły, naprawdę upierdzielały kasety, łanzy, wszystko. Może dłużej ten starczało, ale chyba że. No, nie chcę mi się kupywać różnych, tracić pieniędzy, których nie znam. Chyba że ktoś mi podesłał, żeby sprawdzić, ale tak to nie za bardzo chcę kupować następnej i później narzekać, że ten niedobry, ten niedobry. Te dwa są sprawdzone. Przyjechałem już naprawdę tysiące kilometrów na nich, zwłaszcza na Mumunie. I nie narzeka, naprawdę dobre i wydajny wosk. No. Koniec tematu. Jemy bułeczkę, ruszamy dalej, bo ja więcej gadam i pierdzielę głupot niż. Idę tam do dworku, to dalej. Bardzo.
nie będzie tego widać, ale tam jest szkielet. Oła! Musimy latarką świecić, żeby nie widać. Megality, a nie kurhany. Kto jest tutaj? A dobrze, kurhany też są. Tylko ja... prowadzi. Zapalone. Teraz nie chciało mi się wklepywać w garbina. Szybko. Pisanie było w mapy czaj. Będziemy jechać głośno, bo przez to się zobaczymy. Po 15 to się nie ma co dziwić. To było nie zachodzące. Gdzieś na półtora godziny. Tego materiału, co się powycina, co się zrobi. Tam po lewo widzę, fajna górka była, ale to nie. Powolutka. To nam nie ucieknie. Tam mi na razie ciekawi, dokąd ona się prowadzi.
Dobra. Tu mamy drogę. Teraz kawałek przyjechaliśmy. Zostało nam 36 km z domu. Jesteśmy w Piasteczniku. No jeszcze nie, dojeżdżamy. Teraz jesteśmy. No i dochodźmy. Chyba, że chcemy do słuchania, ale po to. Jechałem do domu, ale zobaczyłem kościółek, który jest właśnie, widzę, w remoncie. Może nie, inaczej, renowacja, konserwacja, może coś będą budować, nie wiem, chyba tak to ma wyglądać. Po ukończeniu, ale mówię, nie mogę się powstrzymać, co dojdzie, to muszę podejść. Zajrzymy tylko tak i ruszamy dalej, bo się ściemnia. Nie, same mury. Same mury. Ja pierdzielę, ale wszystko mnie boli. 4 litery. Dobra. Dobra, ruszamy dalej do domu. Jeszcze 21 km do domu. Ja pierdolę.